W tym nagraniu podam Ci nazwy jonów wieloatomowych, z którymi często możesz spotkać się w trakcie nauki chemii. Głównie skupię się na anionach kwasów tlenowych. Jednak zacznijmy od kationów, czyli jonów dodatnich. Jest to kation powstały w trakcie dysocjacji, np. wodnego roztworu amoniaku. Kation ten to kation amonowy. Kolejnym powszechnym kationem wieloatomowym jest kation oksoniowy. Jest to kation, który powstaje np. w trakcie autodysocjacji wody. Najpierw przeanalizujmy aniony niektórych tlenowych reszt kwasowych. Ogólnie przy nazewnictwie anionów tlenowych reszt kwasowych jest jedna przyjęta zasada. Jony te w swojej nazwie mają końcówkę -owy. Co więcej, w nazwach często podaje się w nawiasie półokrągłym cyfrę rzymską, która podaje nam, jaka jest wartościowość głównego, tzw. centralnego atomu jonu. I tak na przykład, anion kwasu siarkowego 6 to anion siarczanowy 6. Atom siarki jest tutaj sześciowartościowy. Może utworzyć aż 6 wiązań. Jeśli rozpatrzymy tylko pierwszy stopień dysocjacji kwasu siarkowego 6, to powstaje anion wodorosiarczanowy 6. Podobnie możemy mieć jon siarczanowy 4 i wodorosiarczanowy 4. Są to jony powstałe w drugim i pierwszym stopniu dysocjacji kwasu siarkowego 4. Kolejnymi znanymi jonami są jony powstałe w wyniku kolejnych stopni dysocjacji kwasu fosforowego 5. I tak w pierwszym stopniu dysocjacji powstaje jon diwodorofosforanowy 5. Przedrostek di podpowiada, że w reszcie kwasowej znajdują się dwa atomy wodoru. W drugim stopniu dysocjacji powstaje jon wodorofosforanowy 5. A w trzecim stopniu dysocjacji powstaje jon fosforanowy 5. Innymi anionami wieloatomowymi są te, które powstają w trakcie dysocjacji kwasu węglowego 4. W pierwszym stopniu dysocjacji powstaje jon wodorowęglanowy 4, a w drugim stopniu dysocjacji powstaje jon węglanowy 4. Ważnymi kwasami tlenowymi są kwasy chlorowe. I tak istnieje kwas chlorowy 1, chlorowy 3, chlorowy 5 i chlorowy 7. Wszystkie kwasy chlorowe są kwasami jednoprotonowymi, więc mają tylko jeden stopień dysocjacji, w którym dla kolejnych kwasów powstają aniony o następujących nazwach. Anion chlorowy 1, anion chlorowy 3, anion chlorowy 5 i anion chlorowy 7. Kolejnymi pospolitymi kwasami tlenowymi jest kwas azotowy 5 i kwas azotowy 3. Anion kwasu azotowego 5 to anion azotanowy 5. Natomiast anion kwasu azotowego 3 to anion azotanowy 3. Oczywiście kwasy nie są jedynie związkami nieorganicznymi. W życiu codziennym często spotykasz się z kwasem etanowym, potocznie nazwanym kwasem octowym. Jego 10% roztwór to ocet, a anion tego kwasu nazywa się anionem etanianowym bądź anionem octanowym. Innym, bardzo ciekawym przypadkiem są aniony reszt kwasowych, które są zbudowane nie z atomu tlenu i atomu niemetalu, jak to pokazałam dotychczas, a z atomu tlenu i atomu metalu. Na przykład anion manganianowy 7 lub manganianowy 6, anion dichromianowy 6 i anion chromianowy 6. Oczywiście aniony wieloatomowe to nie tylko aniony tlenowych reszt kwasowych. Często możesz spotkać się z anionem wodorotlenkowym. Jest to anion powstający w trakcie dysocjacji zasad. Na przykład powstaje on w trakcie dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenku sodu. Innym anionem, z jakim możesz się spotkać, jest anion cyjankowy, z którego zbudowany jest nieorganiczny, silnie toksyczny kwas beztlenowy, kwas cyjanowodorowy.